Jeszcze 5 km. Tak, niestety tyle będę musiała iść tym asfaltem. Taka rada praktyczna, że do Zjarskiej Chaty nie da się dojechać autem, jeżeli się nie jest dowozem jedzenia, albo się tam nie nocuje i nie ma się tego potwierdzonego na jakimś... Trzeba mieć pozwolenie. A ja witam Was w dzisiejszej mojej samotnej wędrówce. Calusieńki dzień. 9 godzin według mapy, ale na pewno będzie to do wieczora, bo idę na rohacze. Proszę nie sugerować się moim plecakiem, ja wcale nie idę na łańcuchy. Nie wiem, ile on waży, ale nie jest to przyjemne. A tak wygląda droga, jednak nie po asfalcie. Wzdłuż niego leci sobie trasa. Uwierzcie mi, że to jest wspaniała ulga, kiedy przez chwilę z górki, bo nogi po tych dwóch dniach, czyli po Siwym Wierchu i po Barańcu, nie są wdzięczne za to, że muszą iść trzeci dzień i to najdłużej i najgorzej. Nie, jest fajnie, jest bardzo przyjemnie. Nie mogę wrócić na stronę słowacką, bo nie będę miała jak wrócić do domu. Po prostu takiego planu nie mam. Muszę dojść do Polski. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. Za tą skałą. Wiedziałam, że dzisiaj spotkam świstaka. Porządna. Wszystko fajnie, że mam to już za sobą. Było całkiem przyjemnie, ale najgorsze jest to, że trzeba jeszcze tam wejść, a mi się już nie chce. Korzystając z okazji, że nie ma wiatru, powiem, że myślałam, że już mnie nic nie zdziwi, ale tam na rohaczach ludzie bez plecaków, w takich adidaskach, w takich śliskich, gdzie po prostu na każdej skale można się poślizgnąć, a naprawdę było niebezpiecznie momentami, no to szok. No i oczywiście brak znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa. Łańcucha używa jedna osoba. Póki nie puści tego łańcucha, nie łapiemy go. Było tyle niebezpiecznych sytuacji, że ktoś schodzi, kurde, pod nim przepaść, a ktoś już chce włazić i mu ciągnie za ten łańcuch z dołu. Po prostu... O Jezu... Ale za to widoki ładne. Jo, tam była, ja. Jo, tam stała. I tam też. Ja pierdziu.
tu już są trzy kopce i chyba to Baniko, albo to. W zeszłym roku szliśmy tu z Grzesia. Dotarliśmy na Grzesia i właśnie Żnego schodzimy. Jest tam z tyłu. Rakoń! Dalej czeka nas wołowiec. Na łopatę. Na Jarząbczy Wierch. To najgorsze podejście w moim życiu. Dobra, to podejście jest straszne, naprawdę. Bardzo strome i bardzo zygzakowate. I że to podejście jest gorsze niż na wołowiec. Nie wiem, są takie schodki fajne, jakie zrobione. Jakie schodki? O Boże, schodki. Uwielbiam schodki w górach. To jest najlepsze, kiedy mogę wejść po schodkach przez godzinę. Tam bodajże kończysty. I tam dalej nas ten wysoki starorobociański. I przez Ornak schodziliśmy. To nam zajęło wtedy 17 godzin. A tu jamnickie sedła. Jamnickie plesa. To jest to paskudne zejście, którym sobie powiedziałam kiedyś, że nigdy nim nie będę szła. I dzisiaj nim pójdę do schroniska. Mogłabym tu jeszcze chwilę posiedzieć, ale chcę mi się siku strasznie, więc chyba chcę jak najszybciej dojść do worki. To jest ulga, jak przez chwilę idę z górki. Grzywał. Dzisiaj już się tak nie zatrzymuję, ale ten też jest ładny, więc niech będzie tu. Już naprawdę jest mi wszystko jedno. Stawy skokowe wyginają mi się w każdym kierunku między kamieniami. To, że mam wysokie buty, nic nie zmienia. Już po prostu chcę być jak najszybciej w schronisku. Jakiś tam czas biegłam, ale trochę za mocno obciąża mi plecak, plecy w czasie skoków, więc teraz już trochę zaczynam znowu wlec. I wszyscy ci, których wyprzedzałam, teraz wyprzedzają mnie. Nie do końca wiadomo, którędy iść, bo tu nic nie widać. Kamienie są jakieś takie nieprzyjaźnie ułożone, więc nie wiem, czy to jest szlak. To na pewno jest smutne sedlo, a to rochacze. I wołowiec. Małe sprostowanie. To jednak nie są rochacze i wołowiec, a trzy kopy, chruba kopa i banikow. Tu jest chyba to smutne sedlo. A rochacz pierwszy jest probably to. Dobra, to są rochacze. I to jest wołowiec. Zdecydowanie. No, pomylić to z tym średnio. Faktycznie są. Teraz to mi smutno. Kurde, a nie tam. Tu płaczliwy, smutne sedlo, a smutno jest tutaj. Idziemy. Żegnamy się ze słońcem, idziemy na ciemną stronę mocy. Tak sobie tutaj siedzę, jem kanapkę, patrzę w górę i się zastanawiam,
to nie będzie baraniec. Czyli tam byliśmy wczoraj.